Hej wszystkim! Jest dzisiaj ze mną Zoe Trend z Littlest Pet Shop i razem będziemy sobie otwierały takie oto jajka niespodzianki. Zoe, jak się masz? Och, dzisiaj mam się niezbyt dobrze. Niezbyt dobrze? Dlaczego? Och, czuję się opuszczona przez wszystkich moich przyjaciół. Jak ja bym chciała znaleźć w końcu jakiegoś wspaniałego pieska, który byłby moim przyjacielem na całe życie, a może nawet i by się we mnie zakochał. Och, byłoby wspaniale. O, Zoe, może w takim razie uda nam się dzisiaj kogoś fajnego znaleźć dla ciebie. A jak nie, no to może jakieś chociaż czekoladowe jajko. Co ty na to? Ach, może to mnie jakoś pocieszy. Otwórzmy któreś jajko. A które na początku chciałabyś, żebyśmy sobie otworzyły? A może to zielone? Mówi się, że zielony to kolor nadziei. Zatem zielone jajko poproszę. Nie ma sprawy, Zoe. Otworzymy zielone jajko i na pewno znajdziemy tutaj coś fajnego, co poprawi ci humor. Ach, mam nadzieję. Otwórzmy. Otwieramy zatem. Słyszycie to? Coś fajnego tam musi się kryć. Uwaga, uwaga, uwaga. 1, 2, 3. I otwieramy. O, coś tam wypadło. Co to jest? Jakaś ulotka. Ulotka tutaj. Jakieś stworki tam są. Może znajdziemy dzisiaj przyjaciela jakiegoś. O, wspaniale. Dobrze, zerknijmy zatem do tego jajka. Pomogę ci. Nie ma sprawy, pomóż mi, pomóż mi. O, ktoś tam jest. O, czy to będzie mój przyjaciel? O, mam nadzieję, że tak. Cześć, kim jesteś? Zoe, Zoe, nie bój się, wracaj. Spójrz na niego. O, rzeczywiście. O, co on robi? On gryzie swój własny ogon. To jest okropne. Na pewno nie będziesz moim przyjacielem. On chyba ma wściekliznę. Wiesz co, Zoe, no nie wiem, ale naprawdę nie wygląda zbyt dobrze. Ogon swój gryzie, ma takie takie żółte zęby. I chyba nie wszystkie ma. O, spójrz na to na dole. Och, brakuje mu jedynek. Dokładnie, brakuje mu jedynek. O, i taką pianę toczy. Taką zieloną. Może jadł szczypiorek. Szczypiorek? Chyba prędzej jakiś szczaw. O, a może jadł kapustę. Kapustę? Nie, prędzej może szpinak. O, może szpinak jadł. O, ale szpinak to samo zdrowie. Wiem, on jakiś taki dziwny, prawda? Zobacz, zeza ma też. Rzeczywiście, och, okropny jest. Ma zeza zbieżnego. O, patrzy się na swój nos. I chyba mnie nie lubi. Ja go też nie bardzo. No, chyba twoim przyjacielem nie zostanie w takim razie. Na pewno nie. Nie chcę takiego. A może on tak tylko żartuje? Chyba nie, chyba nie. Odstaw go. Okej, odstawimy go tutaj. Zerknijmy w ogóle może, jak go się nazywa. Może tam troszeczkę da do myślenia, dlaczego on gryzie swój własny ogon. Stań sobie tutaj i zerknijmy. Ten piesek jest z kolekcji The Ugly Pet Shop, czyli takie brzydkie. Brzydkie zwierzaki ze sklepu zoologicznego. On jest taki biały. Szukamy białego psiaka. Wiecie co, nie widzę tutaj żadnego białego psiaka. Ale widzę takiego, który gryzie swój ogon. Tylko tyle, że jest żółty. Zobaczmy na drugą stronę może. Widzicie tutaj takiego? Jest! Mamy go! Tutaj! 164 gryzie swój ogon. Flea Bitten... Bitten? Co to za nazwa? Bitten? Bitten? Jak to się czyta? Niebieska kość jest tutaj narysowana, czyli oznacza, że jest to pospolity zwierzak. Jojku! I tutaj pisze, że jest hairiest, czyli że taki kudłaty bardzo jest. Dużo różnych można znaleźć jeszcze. Edycja limitowana, zobaczcie na tego. O, ale szmatny. O, to wygląda trochę jak świnka. Pokaż, pokaż. Który? Aha, widzę ten pierwszy. O, ale brzydki. No tak, brzydki, ale wiesz o co chodzi. Nie uroda się liczy, prawda? Ale te są okropne. Masz rację, okropne są. Najbrzydsze zwierzaki na świecie. Paskudne.
Okej, okay. Niezbyt fajne. Odłóżmy sobie tą ulotkę, może nam jeszcze się przyda. Och, oby nie! Ja miałam taką nadzieję, że znajdę kogoś wspaniałego, kto będzie moim przyjacielem i będziemy mogli spacerować sobie po parku, biegać za piłeczką razem, siedzieć na kolanach u właściciela. Ach, marzenia, marzenia, marzenia. A teraz to może wróćmy do rzeczywistości i otwórzmy te jajka, Okej, okay. Troszkę się boję, ale... Niebieskie jajko, poproszę, może tym razem będę miała więcej szczęścia. Miejmy nadzieję, bo ten to taki straszny. Damy go tutaj w ogóle, bo on tak był, o, z tej strony, prawda? W tym jajku zielonym. I zerknijmy teraz, co znajduje się w jajku niebieskim. Brzmi fajnie, brzmi fajnie. Jakieś cukiereczki tam pewnie będą. A będę mogła skosztować? Oczywiście, że będziesz mogła sobie skosztować. Uwaga, liczymy do trzech. 1, 2, 3, otwieram! Widzę 4 łapy. A, ja też, jaki ładny kolor! Zobacz, bardzo podobny do moich oczu. Piękne mam oczy, prawda? No, nikt nie ma fajniejszych oczu niż ja. No, masz bardzo ładne oczka. Zaraz zobaczymy tego pieseczka, bo to chyba piesek jest, widzę, popyszczko. Co jeszcze jest? Nic więcej. Co on robi? O, upadł, pomogę ci. Nie uciekaj, Zoe! Ale zobacz, co on robi! To jest tylko zabawka! On ma takiego pluszaka królika w pysku i go tarnosi! Uf, ulga, ulga! Myślałam, że to prawdziwy króliczek! Wiesz co, prawdziwe króliczki chyba nie byłyby fioletowe. No niby tak, ale ja jestem fioletowa i jestem prawdziwa. A, no, to dobry punkt. Okej, zobaczmy zatem na tego stwora. Co jest, jamnik jakiś chyba? Jakaś mieszanka jamnika z kundelkiem może? Ach, nie podoba mi się, on nie będzie moim przyjacielem! Tak mi się wydaje, że chyba nie. Ale wydaje dźwięki! Tarmosi tego króliczka, dlatego tak. Co on robi? Odejdź, odejdź! Niedobry piesek. No, dokładnie, niedobry. Chyba chciał cię pogryźć troszeczkę. Zobacz, jakiego ma zeza. Ten ma innego zeza niż ten poprzedni. Ten miał zbieżnego, patrzył się na swój nosek. Ten natomiast ma rozbieżnego. Jedno oko w jedną stronę, drugie oko w drugą stronę. No nie wiadomo, gdzie on patrzy. Na pewno nie na mnie. O, chyba się patrzy na mnie. Och, okropny. Dokładnie, no niezbyt przyjemny. Ale kolor za to ma ładny, prawda? No kolor ma przepiękny. Jak moje oczy. Ale reszta nie. I gryzie króliczka. Co z tego, że to zabawka? Nie podoba mi się. Mi się też nie podoba, ale wiesz co? Przez to, że jest taki okropny, to nawet fajny. Ale co ty opowiadasz? Niemożliwe. Chociaż... No w gruncie rzeczy... Myślisz, że mógłby być twoim przyjacielem? Nie. Zdecydowanie, kategorycznie nie. Nie podoba mi się. A, przed chwileczką mówiłaś, że no, może, czy coś w tym stylu? No tak do pogłaskania. O, już wydaje inny dźwięk. Do pogłaskania, okej, ale nie będzie moim przyjacielem. Zbyt agresywny. Chyba tak, zabawkę tak tarmosi. Zobaczcie, jedno oko już odpadło temu króliczkowi. O nie, nie, chyba nie. Ale kolor ma super. Chyba jest lepszy niż ten, co gryzie swój ogon. Przynajmniej siebie nie uszkadza. Dokładnie, dokładnie. O jajku, i co teraz? A jak w następnych jajkach też będą takie dziwne zwierzęta, to co ja zrobię? Wiesz co, musisz się przekonać, otworzyć te jajka, bądź dzielna. No i zobaczymy, co tam będzie. Albo kto tam będzie. A może jakaś czekoladka się znajdzie? Uuu, czekoladka! To może teraz... żółte jajko! Dobrze, niech będzie i żółte jajko. Teraz sobie tam do tyłu gdzieś przesuniemy i tutaj chyba też są jakieś cukiereczki. Otwórzmy to jajko na 3. 1, 2, 3. Otwieramy jajko. Coś tutaj innego chyba się znajduje. Uwaga. Uwaga. Jakiś piesek tutaj jest. Ale zobacz, zobacz. Och, tak. Ten mi się podoba. Jak masz na imię?
Nie mówi nic, ale chyba mnie lubi. A, wydaje mi się, że chyba ciebie lubi. Zobaczcie na te serduszka w jego oczach. Podoba mu się. Ale jest przystojny, a tak żywa. Cały biały, oczy zielone. O, jak się pobracał nam ładnie. O, dotknął twojego nosa. Dotknął mojego nosa. Niemożliwe. Jak on się nazywa? Nie chcę powiedzieć. Sprawdzisz dla mnie? Oczywiście, że sprawdzę dla ciebie, ale zobaczcie tylko na to, jaki ma strój. Marynareczka, biała koszula, włosy na bok zaczesane, taki przystojniacha z niego. Nie masz tak na głos. A dlaczego nie? Niech stanie obok ciebie. A, może coś ci powie. A, może akurat się do mnie odezwie. Zobaczymy. Zerknijmy zatem. Jest? Nie, nic więcej nie ma oprócz skitelsów. Ła, kolorowe. Jak chcesz, możesz sobie troszkę zjeść. O, za chwilkę, teraz jestem zajęta tym oto pieskiem. Zerknijmy sobie zatem na ulotkę. Wow, tutaj mamy dużo jakichś stworków. Po kolei. Przesuńcie się, moi drodzy, bo nie mam miejsca. Ta ulotka trochę duża jest. Co my tutaj mamy? Littlest Pet Shop. O, to tam skąd ty pochodzisz, prawda? Tak, ja jestem z Littlest Pet Shop. Więc można znaleźć sobie tutaj więcej takich różnych figureczek fajnych. Więcej zwierzątek. Świetnie. No ale kim jest ten przystojny psiak? Który nic nie mówi. Nie widzę go. O, jest, znalazłam. Zobaczcie. To on nazywa się Philippe Bodro. Taki Francuz. Francuz. Oni tak pięknie mówią, mają taki fajny akcent, tak robią. No tak, ale ten twój się jakoś nie odzywa. Podejrzane. Dlaczego on nic nie mówi? Wiesz co, nie wiem o co chodzi. Ale jest fajny. Ale zaraz, on powinien mieć kapelusz. I powinien mieć tutaj jakąś kokardkę, szaliczek. O co chodzi? Dlaczego nie ma? O, dlaczego nie ma? Dlaczego nie masz kapelusza? Nie odzywa się do mnie. Dlaczego się nie odzywa? No, o coś mu chodzi. Kręci się. Skacze. O co mu chodzi? Nie wiem. Dalej, pokazuj, o co chodzi. Wiesz co? A może on jest mimem? Mimem? A któż to taki? Wiesz co, mim to jest taki człowiek zazwyczaj, ale może też być psiak najwyraźniej, który wykonuje taką pracę polegającą na pokazywaniu rzeczy różnych, ale nie mówieniu też niczego. Może on jest mimem? Czy ty jesteś mimem? Wspaniale! A czy jak skończysz swoją pracę, to się będziesz do mnie odzywał? Wow! Powiedział, że tak! Podoba mi się? Podoba mu się! Chyba znalazłam przyjaciela! O, jestem podekscytowana! Ale wiadomo, że mu się podobam, przecież jestem piękna! Mam taką wspaniałą fryzurę, tylko nie mam żadnej opaski! Ojejku, muszę coś kupić! O, zaczekajcie na mnie! Zoi! Wracaj! Nie skończyłyśmy otwierania jajek. Ach, no tak! O, i ten tutaj Filipe prosił o to czerwone jajko, musimy je otworzyć! Dokładnie. Przesuńmy go sobie tutaj. I otwórzmy to czerwone jajko. Uwaga. Co znajduje się w tym jajku? Zaraz się dowiem. 1, 2, 3, jajko otwarte. I cóż tutaj jest? Ja wiem! Kapelusz mój! Twój? Chyba nie twój, moja droga. No, masz troszeczkę zbyt dużą fryzurę na ten kapelusz, ale wydaje mi się, że jest to kapelusz Filipe, także możemy mu go założyć. Super. Tu jest taka dziurka. Można sobie przymocować. O, ciężko wchodzi coś, albo ja nie umiem trafić. Chyba nie umiem trafić. Yes, weszło. No, to teraz wygląda pięknie. Zobaczcie na niego. U, z tyłu masz taki znaczek fajny LPS.
Little Pet Shop. Pasuje mu ten kapelusz. Podoba ci się, Zoe? Podoba mi się bardzo. Coś jeszcze tam jest? Nie wiem, zerknijmy sobie. Wow! Wow! Co to jest? Ale o czym mówisz? Tutaj, tutaj! Wiesz co? Tu jest kilka rzeczy. Jeden, dwa... Czy coś... O, coś jeszcze jest tutaj. Trzy... Czy coś jeszcze? Już chyba nie! Trzy różne rzeczy znaleźliśmy. Jak fajnie! Spójrzcie na to, szaliczek dla Filipe. Mamy i tą muchę, proszę bardzo, znalazła się. I czy coś jeszcze? O! Może inaczej siedzieć, zaraz wypróbujemy. Ale wiecie co? Chyba zrobimy tak, że najpierw wypróbujemy, a potem ubierzemy go w pozostałe rzeczy. O! Proszę bardzo, tak wygląda jak siedzi. Ach, bardzo ładnie, ale nie ma marynarki. Ja go wolę w marynarce, wygląda wtedy przystojniej. Dobrze, zatem zmieniamy na marynarkę, nie ma sprawy, siedź sobie tutaj Zoe. Zobaczcie, tak wygląda, łapki do góry. Ale Zoe woli w marynarce, zatem to idzie na bok. I tutaj głowę przekładam. O nie, kapelusz spadł. Jeszcze raz. Jest kapelusz. No to co? No to tu zakładamy mu szaliczek. Proszę bardzo, jaki przystojniacha. I kapelusz może dostanie, o, tą muchę tutaj. Wkładam to. O, pięknie! No proszę bardzo. Ach, czuję się oczarowana nim. Kim jest przystojny. Oj, to jego oczy. Wprawdzie nie takie ładne jak moje, ale zawsze piękne. Tak jak na pieska. Nie na dziewczynkę. Może być, może być. Możesz być moim przyjacielem. Czy chcesz być moim przyjacielem? Aaaa, chcę być moim przyjacielem. To co, pójdziemy sobie później na spacer? Zobacz, jak skacze. Chyba jest podekscytowany. Ale wiesz co, Zoe? On teraz tak fajnie wyjściowo wygląda, a ty co? Nie masz ani opaski, ani żadnej kokardki. Zobacz, on nawet ma kokardkę. Może ci pożyczę swoją kokardkę. Pożyczysz mi kokardkę? Nie? O! Chyba czuję się urażona. On nie chce pożyczyć mi swojej kokardki. O, coś mi się wydaje, że trzeba będzie się do tego sklepu przejść. A na razie otwórzmy to ostatnie jajko. Zobaczmy, co tam jest. A potem pobiegniemy szybko do sklepu i będziesz mogła z nim pójść na spacer. No ja teraz nie wiem, czy ja chcę z nim iść na spacer. Jestem oburzona. On nie chce pożyczyć mi swojej kokardki. Jak to może być? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Zoe, 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 uspokój się. To jest jego kokardka. To jest taka męska. Myślałam, że to mucha, ale to kokarda jednak jest. Męska kokarda. No, w gruncie rzeczy wygląda w niej dobrze. Chyba męska. Może dlatego nie chce pożyczyć. Czy ty nie chcesz mi pożyczyć tej kokardy, bo jest ona męska? O, ja się tak zezłościłam. O, przepraszam. Chyba mu się spodobało, dostał guziaczka. Dobrze, otwórzmy ostatnie jajko. Jest to jajko koloru różowego. Dokładnie, jest to jajko koloru różowego. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Może jakiś inny przystojniak jeszcze? Au, to by było wspaniale, miałabym dwóch. Dwóch? A wiesz, że tak nie fajnie. Lepiej jednego mieć tylko. A, opowiadasz! Dwóch może być! Okej, okay, okej, okay, no dobra. Jeden, dwa, trzy. Pustki. Co? Tylko skitelsy? Tylko skitelsy chyba. Zerknijmy. To musi. Nie! Nie tylko skitelsy! Zobacz, zobacz, zobacz! A, więcej rzeczy. O, proszę bardzo, jakiś strój tutaj jest. To chyba dla ciebie. A, to dla mnie! Tu korona, proszę bardzo. Kokardkę mamy taką, o, fioletową. Coś jeszcze tutaj widzę. To chyba jakiś naszyjnik, różowy. I bransoletka. No, dziewczyno, ty będziesz wyglądała przepięknie. Mogę się przebrać? Wiesz co, jasne, że możesz się przebrać. Zmieńmy ci może najpierw, o, sukieneczkę. Jest. Podoba ci się? Tak! Różowa, wspaniała! Koroną, koroną, bo ja jestem jak taka królowa! Okej, Zoe, jesteś bardzo skromnym pieskiem. Ach, tam skromność! Jestem fajna i tyle! Wszyscy muszą wiedzieć! Okej, dobrze, załóżmy ci tą koronę na głowę. O, wejdzie to czy nie wejdzie? Może wejdzie.
Chyba weszło. Jest! Mamy! Zoi w koronie. No, wyglądasz prześlicznie. Ha, jak zawsze! A, kokardka. Kokardka, gdzie by ją tutaj? Może tutaj wejdzie? Zerknijmy. O, wygląda ślicznie. Podoba mi się. Na pewno. Chciałabyś taką, ha? Pewnie, żebym chciała. A, ale jest moja! Zoi, zachowuj się. Okej, no dobrze. Jestem tylko podekscytowana. Takie fajne rzeczy. Dobrze. Zatem jeszcze korale. O, czy tam naszyjnik? To chyba naszyjnik jest taki. Proszę, jak ładnie wyglądasz. I na rękę, na łapę, przepraszam. Tutaj, o, załóż sobie jeszcze bransoletkę. No, rewelacja. A kokardkę wolisz mieć z tej strony czy z tamtej? O, gdzie to jest? Gdzie co jest? O, skupiłam, ojejku. Gdzie to poleciało? Nie ma. O, skupiłaś mój naszyjnik? Nie, bransoletkę. Gdzie ona jest? O, jest, znalazłam. Już, nie złość się. A może to jednak bransoletka? Nie jest, tylko naszyjnik. Wiesz co, zobaczymy. Może włożymy to tak. Może masz rację, może to nie jest na łapkę. Tylko tutaj trzeba założyć. O, na szyję. Tylko jakoś to rozszerzymy. Jest. O, nie wiem. O, dobra. Tak chyba będzie łatwiej. O, proszę bardzo. Udało się. Teraz przyczepimy głowę. Gotowe. O, kokardka odpadła. Ale i tak chciałam wiedzieć, gdzie ją chciałaś mieć. Ten też chcesz? Nie, tylko jeden. Okej, ten żółty czy ten różowy? Żółty! Pasuje do korony. Dobrze, czy chcesz mieć kokardkę z tej strony czy z tej? A spróbuj tutaj, obok. Tu? Aha. A teraz lepiej. Tak mi się podoba bardziej. No dobrze, no to mamy to. W takim razie, czy chciałabyś swój naszyjnik użyczyć komuś innemu? Na przykład któremuś z tych piesków? Nie, otóż go tam. Okej, nie ma sprawy. No, proszę bardzo, Zoe jest już przygotowana do wyjścia. Nie musimy do sklepu żadnego iść. Nadchodzi Filipe. Upsik, właśnie by wrócił, aż tak mu się podobasz. A, naprawdę? Okej, nic nie mówi ciągle. Chyba ciągle jest w pracy. Nie jesteś już w pracy? To dlaczego nic nie mówisz? Nie rozumiem cię. Ja ciebie też nie rozumiem, ale czy chciałabyś na spacer? Tak? Wiesz co, zróbmy tak. Jeśli tak, to podskocz dwa razy. Jeśli nie, to trzy razy. Chcę iść na spacer ze mną! A pójdziemy sobie obok fontanny? A, podskoczył dwa razy, znaczy, że tak. A, super! Ach, wyglądamy wspaniale. Zobaczcie na tego jego oczy zakochane. Jak się cieszę, że dzisiaj otwierałam z tobą jajka. Znalazłam swojego towarzysza. Ach, super, a tamte to... paskudniaki! Niby paskudniaki, ale wiecie co? I tak mi się podobają. Mimo, że ten gryzie swój ogon, a ten gryzie króliczka. Dajcie mi znać, który z piesków najbardziej wam się podobał. Na pewno ja! Zoe, ale ja nie mówię o tobie. Chodzi mi odnośnie po prostu piesków, które udało nam się dzisiaj znaleźć w jajkach. A, no tak, no wiadomo. Który najfajniejszy? Ja wolę tego. O tak, skacze dwa razy, podoba mi się, jak dałaś mu buziaczka. Ale tak czy inaczej, wybór należy do naszych widzów. Który piesek jest najfajniejszy? Piesek, którykolwiek z Aglis. Aglis, tak się nazywały zaraz? Aglis. Aglis. The Aglis Pet Shop, czy piesek z The Littlest Pet Shop? Wybierajcie, moi drodzy, i piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Kciuki w górę i subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nas bardzo często. Pa! Na razie, a my idziemy na spacer. Pa!